Siemanko, siemanko, witam was kochani w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino, moi drodzy. Oczywiście dodatek nie ma co już tego dłużej przeciągać. Plus, minus, mamy wszystko porobione. Oprócz tam oczywiście jakieś tam znajdźki, znaki zapytania i tak dalej, ale w zadaniach już tutaj mamy wszystko ogarnięte. Moi drodzy, ruszamy z fabułą. Ruszamy już teraz z fabułą na pełnej, jak to się mówi, nie? Turm na kompleks budynków Tuntyn. Dobra. Spodziewamy się zbrojnego oporu i nie znamy poziomu ufortyfikowania. Dobra. Jedziemy. Moi drodzy. Geralt, dobrze cię widzieć. Jesteś gotowy do ataku na Duntyn? Bardzo. Widzę, że masz już przygotowany plan. Wprowadzisz mnie? Cele naszej misji są dwa. Odnalezienie siostry jej miłości oraz uwolnienie ukochanej wampira. Duntyn to zespół kilku starych budynków, otoczonych wysokim murem. Centralną część zajmuje kasztel. Swego czasu został odnowiony przez starego rycerza o imieniu Roderick. Chcemy uderzyć tutaj. Od chuja widać. Bramy i wziąć szturmem tereny przed kasztelem. Wiadomo, ilu ludzi będzie bronić Duntyn? Roderick trzyma wokół siebie niewielką drużynę rycerzy. Nie jest to armia, ale może być ich nawet kilkudziesięciu. Dodatkowo, niedawno osiadła u niego banda jakichś przyjezdnych najemników. Niewiele o nich wiemy. Łatwiej nam będzie, jeżeli uderzymy z dwóch stron. Kiedy obrońcy będą zajęci wami, ja zakradnę się na tyły Duntyn. Geralt tak zawsze samotny, kurwa wojownik, nie? Nie stała im się krzywda. Wielki biały ninja. Tylko rozpoczniecie atak. Brzmi ryzykownie. Ale najsensowniej. Co robisz? Nie ma co, ruszajmy. Oczywiście. Też jestem tego zdania, moi kochani. Ruszamy. Im się jakoś kurwa średnio spieszy z tego, co widzę. Zaczęło się. Szybciej! Bierzmy konie dla Roderika i wiejmy stąd. Byle tylko ci przy kasztelu wytrzymali. Nie tak szybko. Czeka was zmiana planu. Jakieś ostatnie słowo. Jakieś ostatnie słowo? Geralt, nie cwaniaków najpierw. Jad wisielców. Chodźcie po kolei. Kurwa! Zagapiłem się. Elegancko wpadamy, sałateczka robiona. Tak zwana sałatka ciapana. Chodźcie tu. O kurwa. W tym momencie chciałem te petardy ustawić. Kurwa. A to tu jeszcze tutaj jesteś, kurwa. Ty mi rozładowujesz tarczę cały czas. Cwaniaczku. Pięknie. No. Roderick przysłał ich po konie. Nie mogę pozwolić mu uciec. No dobra. Książęcych nie widać na trakcie. Chyba go nie obstali szybciej. Co to było? Pakujcie sobie. Kurwa na piąchy. A,
Chodź na tu. Błąd to był teraz mój trochę. Ruszać się przy tych skrzyniach, ale ostrożnie, żeby mi żaden nie upuścił. Ktoś tu jest! Przedarli się z drugiej strony! Jazda. Chodźcie! Zabić go! Dalej! Bez litości! Nie ma litości dla chujowych gości, macie rację. Pięknie. Otoczysz go! Otoczysz i zabić! Tarczownika pozbywamy się. Dalej, chłopcy! Bić psu brata! Psu bratem to ty mnie nie nazywaj. Już by się Olgierd wkurwił tutaj. Dalej, chłopcy! Bić psu brata! Ja ci pokażę, bandyto! Chodź. Panie Roderick. Dobra. Mamy dziada. Daruj życie. Ja nic nie zrobię. Każdy zawsze skamle jak na łeb dostanie. To jest zajebiste, nie? Właściwymi ludźmi. Szukam kompanów Cintryjczyka. Wiedziałem, że trzeba było nie wpuszczać ich. To jak wiedziałeś, to po chuj to zrobiłeś. Gdzie jest porwana dziewczyna? Co? No właśnie. O czym ty mówisz? Nie wiem nic o żadnym porwaniu. To pewnie sprawa... Gdzie oni są teraz? W kasztelu. Szykują się do ucieczki. Jest między nimi dziewczyna o imieniu Siana? O, oczywiście, że jest. To ona mnie przekonała, żebym ich przyjął. I ściągnęła na ciebie kłopoty. Gdzie ona jest? Pakuje swoje rzeczy. Mieliśmy odjechać razem. Ale ze mnie głupiec. Wszystko bym dla tak niej to jest, faceci zawsze, kurwa, dadzą się omamić kobietom, niestety. Tak. Nasza słaba cecha. Jej komnata jest w baszcie. Na samej górze. Co ze mną będzie? Ona na górze, kurwa, na dole smok, oczywiście, jak na Szreku. To nie mój problem. Zostawiam cię, książęcej gwardii, o ile się nie wykrwawisz. Niech cię szlak. Nie, tym razem mu nie pomogę. Spierdalaj. Co za smród. Co tam się dzieje? To jeden z nich! O kurwa, tu jest ten wielki rycerz. Ja pierdolę, ale bydlak, nie? Jezu! No jeszcze tutaj tego łucznika się pozbędziemy, inaczej cały czas tą tarczę będzie nam, kurwa. Jak mi zapierdolił, no normalnie, ej. Dobra, palcie się tam troszkę. Jeszcze troszkę. Poprawimy. Wow. Ale to jest bydlak ten gość, nie? No nie no, jest kurwa... Ten miecz to taki miał pierdolny. Ale tu was wjadę teraz, nie? Wół? Ale masz kurwa ksywę, ty.
Dam wam ostatnią szansę. Poddajcie się. Cholerna suka! To ona nas to spakowała! Zabić go! Dalej! Zobaczcie teraz. To nie wiesz, koleżko, co się dzieje, kurwa, co? Kurwa, jacy oni są potężni, nie? Chodzi mi o tych wampirów, oczywiście. Musimy dostać się do klasztoru. Zapłacą mi za wszystko. Wow. A, ja zapomniałem, że ja tu nie muszę w sumie z nimi walczyć, kurwa. Ale zajebista muzyka. Nie mogę sobie tego odpuścić, nie? Piękna zadyma. Jeszcze kurde, wspólnie z wampirami. Ty, coś pięknego, epickość. Wow. Nie spodziewałem się was tutaj. Pomyśleliśmy, że może ci się przydać mała pomoc. Wiecie, dobrze pomyśleliście. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Gdzie jest Rena? Musimy wejść do kasztelu. Tam wszystko się wyjaśni. Chodźmy więc. No, teraz naprawdę wszystko się wyjaśni. Może nie wszystko, ale... Niespodzianka. Rena. Nic ci nie jest, jeżeli któryś z nich... Cii, znasz mnie, nie dałam sobie zrobić krzywdy. I czekałam na ciebie. Ale to jest kombinatorka. Nie wiedziałam, gdzie cię szukać. Grozili, że cię zabiją. Przepraszam, zawiodłem cię. To co? Została nam do znalezienia jeszcze siostra Anny Henriette. Wiesz, gdzie jej szukać? Po drodze spotkałem Roderika, pana Duntyn. Powiedział mi, gdzie jest Sianna. No to mów i chodźmy po nią. Szkoda no czasu. Właśnie. Miała być w pokoju na wieży. Dokładnie w tym, w którym jesteśmy teraz. I który wcale nie wygląda na więzienną celę. I no właśnie. Jest tu też karafka z winem. Zapewne kradzionym San Greal. O co ci chodzi? Dobrze wiesz, kurwa, o co mi chodzi. Nie udawaj głupiej. Wiem, że to wszystko część twojego planu. Wiedźminie, o co tu chodzi? Przykro mi, Detlaf. Zostałeś oszukany. Przyjacielu. Proszę, wysłuchaj, co Geralt ma do powiedzenia. Nie było żadnego porwania, no właśnie. I tu mamy Sianna i Rena, to ta sama osoba. Obojętnie Rena w sumie. To nie jest jej prawdziwe imię. Nazywa się Sianna. Jest siostrą Anny Henriety. Księżnej tu są. Co to za brednie? Sianna została usunięta z dworu, kiedy była dzieckiem. Teraz wróciła, znalazła schronienie w Duntyn i stąd rządziła Hanzą bandytów. Wysłała do Beauclair człowieka o pseudonimie Cintryjczyk. Kradł dla niej książęce wino. Tak na nią trafiłem. Potem chciała jeszcze odzyskać klejnot, który dostała od ojca w prezencie. Przykro mi, Detlaf. Byłeś tylko częścią jej planu.
No to cios niezły dla niego, nie? Tak dziwne, że jej teraz gardła nie rozszarpał. W sumie szybko by się skończył ten dodatek. Przysięgam. Będę na ciebie czekał. Mega w ogóle są zrobione te wampiry, nie? Te ich umiejętności. Zajebiste to jest. Chciał postąpić pochopnie. Chciał ochłonąć. Myślisz, że spełni tę groźbę? Nie wiem. Kiedy wpada w furię, jest nieprzewidywalny. Pójdę do niego. Co proszę? Po tym jak... Nie znacie Detlefa tak dobrze jak ja. Jeżeli go nie posłucham, on naprawdę jest gotów zniszczyć miasto. I ma moc, by to zrobić. Teraz ruszyło cię sumienie? No właśnie. Teraz ruszyło cię sumienie? Lepiej późno niż wcale, prawda? Cóż, rzeczywiście wygląda to na najlepsze wyjście. Wasza miłość, musimy działać ostrożnie. Gwardziści widzieli wampiry. Potwory wciąż mogą gdzieś tu być. Wampiry czy nie? Gdzieś tu jest moja siostra. Szukajcie jej. Wasza miłość, to... No właśnie. Siana. A jednak to ty. Siostrzyczko, w coś ty się wplątała. Teraz się mną przejmujesz? Naprawdę? Księżna, ręce oczywiście zwinięte, jak prawdziwa księżna. Nie ma pierdolenia. Obiecuję, dostojnie. Że wyjaśnimy sobie wszystkie sprawy z przeszłości. Jeszcze o tym porozmawiamy. Kapitanie, odprowadź Sianę do pałacu. Zajmę się nią, jak tylko wrócimy. Rozkaz, wasza miłość. A tobie, Wiedźminie, należą się podziękowania. Nie mogę uwierzyć, że moja siostra była tak blisko. Roderick z Duntyn odpowie za zdradę i współpracę z szantażystami. Raczej za to, że był naiwnym głupcem. No właśnie. To nie była zdrada, tylko naiwność. Roderick dał się omotać i słono za to zapłacił. Omotać? Komu? No. Twojej siostrze. To ona przekonała go, by przyjął do siebie tych bandytów. Odkryliśmy, że to Syjana szantażowała wampira. I to ona zleciła mu zabicie tych ludzi. Co? Co to za brednie? No właśnie, to nie są brednie, koleżanko. Ona jest jego zaginioną ukochaną. Upozorowała swoje własne porwanie, żeby zmusić go do posłuszeństwa. On był tylko narzędziem. To Siana stoi za całą intrygą. Pomyliliście się. To nie może być prawda. No, niestety. Wasza miłość, znam tego wampira. Jak to znasz? Kim on jest? To Detlaf. Ten sam Detlaf, który jeszcze niedawno siedział ze mną przy jednym stole i opowiadał o Nazairze? Tak, niestety. No to jest tak rozbudowana intryga, że szok, nie? Jest coś jeszcze, o czym zapomnieliście mi powiedzieć? Kurwa. Może pod Gorgoną mieszka smok? Albo ktoś jeszcze tutaj jest wampirem? No... Co mam powiedzieć, kurwa, w tej kwestii? On jest teraz. Czeka nas Janę. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie przyjdzie się z nim spotkać, zniszczy Bukler. Śmiał nam grozić? A ty się... Koleżanko, nie unoś lepiej. Mamy 3 dni, żeby przyprowadzić mu Syjanę. Ani słowa. Macie 3 dni, ale na to, żeby przynieść mi jego głowę. Koniec z tajemnicami i z pomaganiem wampirom. Chcę tego, za co zapłaciłam. Głowy bestii.
No. Piękna i wredna i agresywna, trzeba uważać, kurwa, jednak jest królową, tak? 1200 punktów doświadczenia, ja pierdolę. Myślisz, że księżna już ochłonęła? Wątpię. Ona łatwo nie zapomina. No właśnie. Zwłaszcza gruźb. Tak. No nawet ja przyznam, że Detlaff zachował się wysoce niestosownie. Wysoce niestosownie? No Regis, kurde. Denerwujesz się? Czym? Niech no pomyślę. Wracasz z łowów z pustymi rękoma, bez trofeum, bez dalszego tropu. Nie musiałeś tego mówić, kurwa, Regis. Niczym się nie denerwuję. Nie, no dobra, już nie bądźmy tacy. Cóż, zdarza się. Zwłaszcza jeśli potwór, którego śledzę, umie zamienić się w mgłę. A jak zwykle reagują zleceniodawcy, kiedy zawodzisz ich oczekiwania? Zwykle to ja nie zawodzę. Chłopi wyklinają, mieszczanie żądają zwrotu zaliczki, z kolei szlachta szczuje psami. A władcy? Zwykle grożą szafotem. Jaśnie oświecona, oczekuję waszmościów. To nie będzie łatwa rozmowa, kurwa. Wasza miłość, lud domaga się kary. Siana dopuściła się tak straszliwych zbrodni, że nie chciałbym... Jeszcze słowo, Palmerin, a to ja dopuszczę się straszliwej zbrodni. Na tobie! Krótko, kurwa. Powtarzam po raz ostatni. Siana odpowiada za śmierć wielu osób, owszem. Ale jest też moją siostrą. Ze względu na więzy krwi i dawne czasy, nie pozwolę, żeby ją zlinczowano. Obawiam się, jaśnie oświecona, że gmin może powstać. Ruszą na więzienie z pochodniami. A niech sobie ruszają. Nie znajdą jej tam. Siana jest w bezpiecznym miejscu. I będzie tam oczekiwać na proces. Póki nie pozbędziemy się tego przeklętego wampira. Po waszych minach wnoszę, że ten moment jeszcze nie nadszedł. No, zrobiliśmy, co mogliśmy, ale... Moja cierpliwość się wyczerpała, Geralt. Gdzie on jest? Gdzie Detlaff? Nie mamy pojęcia. Nie wiem. Trop się urwał. Tylko tyle masz do powiedzenia? Szanuję czas waszej miłości, więc mówię jak jest. Czasem jeżdżę na polowania. Wiecie, jak to przebiega? Wielki łowczy spuszcza psy ze smyczy i one raz, dwa podejmują trop i prowadzą nagonkę na zwierzynę. Ty, Wiedźminie, miałeś tydzień. Pomoc moich rycerzy. I przez ten tydzień nie osiągnąłeś absolutnie... No jak kurwa nie? A to wszystko do tej pory? To kto to zrobił? Wróżki? Ruda, kurwa, ostygnij trochę. W końcu go znajdziemy, to może trzeba było wynająć wyżła. Ja pierdolę! Może trzeba było wynająć wyżła. Istnieją różnice między wampirem a... Właśnie. Kurwa, wyżła było wynająć. Chuj. Jednakowoż pozwolę sobie zauważyć, że istnieje subtelna różnica między wampirem wyższym a zwierzyną łowną. O, kurwa, każdy. O, jak on śmiał. Doprawdy? To tak jak między nieudanym żartem a obrazą majestatu. Więc uważnie dobieraj słowa. No dobrze. A teraz no i dobrze, zgasiliśmy ją troszkę, kurwa. Luźnij gorset, nie wkurwiaj się, wszystko będzie dobrze. Miłość, że Syjana wykorzystywała nieświadomego niczego Detlaffa do mordowania rycerzy, którzy wywieźli ją na wygnanie. Mamy podstawy, by sądzić. O kurwa. Wasza miłość! Wampiry! Co? No mówże! Wampiry! Zaatakowała. No i się zaczyna. Kapitan de la Tour broni placu koło przystani. Ale ogromne straty w ludziach. Zaraza. Detlaff nie żartował. Bardzo nie żartował. Zobaczcie, co tu się dzieje.
Skoro ten cały Detlaf chce wojnę, to będzie ją miał. Geralt, do roboty. Tym razem nie chcę słyszeć żadnych wymówek. A ty, Palmerin. Ostro. Zobaczcie ją stąd. No to do roboty, Geralt. Wow. Dobra. Wiedźmińska robota, moi drodzy. Kurwa. Ja pierdolę, nie mogę zabić uniku. Chodź tu. Gdzie ona jest? Mam cię. Przeszkadzacie tylko, kurwa. Czarna krew, zapomniałem o tym. Mega, to zawsze te walki z nimi. Tu jesteś. Chodź tu. Jest mega trudny przeciwnik, nie? Syjana nie stawiła się na spotkanie. I proszę, Detlaf nie żartował. No. Nie. I my też musimy porozmawiać na poważnie. Tym razem sprawy zaszły za daleko. Trzeba go znaleźć i powstrzymać. Tylko, że próbowaliśmy już wszystkiego. To nie jest do końca prawda. Istnieje pewien niezwykle niebezpieczny sposób, żeby zmusić Detlafa do ujawnienia się i walki. Do prawdy? No dalej. Zamieniam się w słuch. Chwila. Widzisz, Geralt, chciałbym, żebyś wpierw rozważył alternatywę. Możesz przecież spełnić żądanie Detlafa i uwolnić Syjanę. Myślisz, że Detlaf wciąż wierzy w niego? To jest ciężki wybór. Myślę, że musi coś podejrzewać. Próbuję zrozumieć, co się stało. I naprawdę jest gotów z tego powodu wydać wojnę całemu księstwu? Cóż, umiar nie jest jego mocną stroną. No właśnie. To bardzo, kurwa, słabo stroną. Do tego pomysłu. Czemu powinienem uwolnić Janę? Ja wiem, że ciężko w to teraz uwierzyć. Detlaf naprawdę nie jest zły, tylko impulsywny. Wystarczy, żeby się z nią spotkał, żeby porozmawiali, a odstąpi od miasta. Ja się może z tobą zgodzę. Ale Anna Henrietta już pewnie nie. Zauważ, że nie proponuję, żebyśmy prosili ją o pozwolenie. A co jeśli spotkanie pójdzie nie po twojej myśli? Jeśli dojdzie do walki, możesz zagwarantować, że Syjanie nic się nie stanie? Wydaje mi się wysoce nieprawdopodobne. Nie proszę cię o wywód z probabilistyki, tylko o prostą odpowiedź, tak czy nie? Ręczę, że nie spadnie jej włos z głowy. No i krótko, a nie takie pierdolenie. Mam wiele obiekcji wobec tego planu. Między innymi taką, że nawet nie wiemy, gdzie Syjana jest przetrzymywana. Słyszałeś, księżna mówiła, że w więzieniu jej nie ma. Wymówki, przyjacielu. Jestem pewien, że jeśli tylko zechcesz, znajdziesz ją bez problemu. W sumie można by porozmawiać z Damienem. Księżna trzyma go blisko siebie, może coś wie. A? Widzisz? Wiedziałem, że coś wymyślisz. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać twoje wątpliwości.
Powoli, jeszcze nie skończyliśmy rozmawiać. To jak można wywabić Detlafa? Krwią dziewicy? Widzisz, gdzieś w okolicy żyje jeden z ukrytych, pradawny, potężny wampir, o mocy wielokrotnie przewyższającej wampira wyższego. No i? Tu są. To terytorium ukrytego. Każdy z nas jest mu winien posłuszeństwo tak długo, jak tu przebywa. Wystarczy więc jedno jego słowo, a Detlaf powinien stawić się we wskazanym miejscu. To jak miałbym przekonać tego ukrytego, żeby wezwał Detlafa? Najpierw dobrze byłoby go znaleźć. Ukryty nie zadaje się z przyjezdnymi, o ile nie musi. Ale miejscowi, na przykład taka Oriana. Domyśliłem się. Dobrze, powiedzmy, żeby mnie do niego skierowała. Co dalej? Nie wiem. Trzeba będzie improwizować. Krótko mówiąc, mam do wyboru ulec szantażyście, albo z nim walczyć. Znasz moje zdanie. Jeśli uwolnimy Syjanę i doprowadzimy do jej spotkania z Detlafem, jest jakaś szansa, że wszyscy wyjdą z tego żywi. Regis, wybacz, że stawiam cię w takiej sytuacji, ale muszę wiedzieć, jeśli jednak postanowię walczyć z Detlafem, po czyjej staniesz stronie? No jeśli właśnie. Jeśli uznasz, że te sprawy trzeba rozwiązać mieczem, nie stanę ci na drodze. Doceniam. Taką mam nadzieję. A teraz powiedz proszę, co zamierzasz? Nie mam kurwa pojęcia. Rozważę uwolnienie Syjany, porozmawiam z Damienem. Zabicie Detlafa wydaje mi się lepszym rozwiązaniem. Chodźmy do Oriany. Nie wiem, muszę się jeszcze zastanowić. Nie wiem. Muszę się jeszcze zastanowić. Rozumiem. To nie jest łatwy wybór. Pozwól, że zostawię cię samego i zejdę do miasta. Nie mogę przerwać tej rzezi, ale spróbuję chociaż ograniczyć liczbę ofiar. Kiedy podejmiesz już jakąś decyzję, dowiesz się czegoś, szepnij słówko ptakom. Znajdę cię. No to jest kurwa trudny wybór. Ja tak naprawdę teraz nie wiem, jakie zrobić zakończenie. Nie miał z tym problem. Chcę to porozkminiać, moi kochani. No i tak. No nieźle się tutaj kurwa narobiło. Nieźle, nieźle. Zbieramy sobie zbrucy. Zapytaj Oriany, gdzie szukać ukrytego. Bo tutaj mamy lup, nie? Dobra, musimy się nad tym zastanowić, moi kochani, i to bardzo dobrze. Chyba wejdziemy sobie w postać. Jednego punktu nam w sumie brakuje, zrobilibyśmy sobie kolejny. Ale to i tak nam chyba... Ten jest przy 8, a ten jest przy 12. To jest raczej... A ile mamy w ogóle odblokowane? Mamy 8, tak? Nie. Nie, ile mamy? A nie, ten nie jest odblokowany. Raz, dwa, trzy. Mamy... Aha, dobra, spoko. Mamy 7. Czyli jak odblokowalibyśmy sobie kolejny, to byśmy mieli już kolejne miejsce, żeby sobie coś tutaj wrzucić. Chociaż Geralt i tak jest wystarczająco, kurwa, potężny. Dobra. Teraz tak, co mamy tutaj? Długa noc. Zapytaj Oriany, gdzie szukać ukrytego. I odszukaj Damiena, kurwa. Ciekawe, czy... Nie pamiętam, czy można sobie najpierw porozmawiać i z jedną, i z drugą postacią, i dopiero potem wybrać jakby... co chcemy zrobić, czy też nie. Nie pamiętam tego. Dobrze, moi drodzy, ja i tak kończę w tym odcinku. Liczę, że napiszecie mi w komentarzach, co według was jest ciekawsze. Może zróbmy sobie... Kurwa, może byśmy sobie zrobili wszystkie zakończenia? No nie wiem, kurwa, zastanawiam się. Dobra, moi drodzy. Dziękuję, że byliście. Życzę miłego dzionka. Zapraszam oczywiście jutro standardowo o 16 i czekam na wasze komentarze, co dalej robimy z tą fabułą. Trzymajcie się i cześć. Zachować spokój. Bór nie wszczynasz.